Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie naszej czytelniczki, pani Ady. I pani Ada pyta odnośnie możliwości podwyższania alimentów, ponieważ były mąż pani Ady obecnie przebywa za granicą w celach zarobkowych. Nie chce podać adresu, pod którym przebywa, co utrudnia pani Adzie rozpoczęcie sprawy. Pani Ada pyta, czy jest jakaś możliwość, by mimo tego, że nie zna adresu, złożyć pozew o podwyższenie alimentów z pozytywnym skutkiem, tak by sąd nie oddalił tego i czy w ogóle istnieją jakieś możliwości, żeby ewentualnie taki adres ustalić. Więc tak, przede wszystkim faktycznie w każdym pozwie powinniśmy określić adres strony biorącej udział w postępowaniu, aby te mogły się skutecznie bronić przed sądem i żeby w ogóle sąd taki wniosek dopuścił. Miejsce zamieszkania z kolei to miejsce, w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, więc niekoniecznie jest to miejsce zameldowania. Można mieć na przykład meldunek w Polsce, a przebywać poza granicami kraju i w praktyce taki stan prawny często ma miejsce w Polsce w przypadku osób pracujących za granicą. I może być tak tutaj w przypadku wspomnianej osoby przez panią Adę, tak, przez byłego męża zdaje się. Jeżeli znamy miejsce zameldowania osoby, to już taki adres powinien być wystarczający do wszczęcia postępowania, aby spełniony był warunek dopełnienia obowiązku ustalenia adresu strony przeciwnej. Więc jeżeli pani zna adres zameldowania byłego męża, to taki adres możemy do pozwu wpisać. Co natomiast, jeżeli nie znamy w ogóle adresu pozwanego? Wtedy ciąży na nas obowiązek wskazania takiego adresu i podjęcie działań celem jego ustalenia. Ponieważ jeżeli nawet takiego adresu nie znamy, no to mamy różne możliwości, żeby ewentualnie dowiedzieć się, pod jakim adresem taka osoba przebywa. Jakie to mogą być działania? W pierwszej kolejności należy zwrócić się do Centralnego Biura Adresowego w Wydziale Udostępniania Informacji w Departamencie Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z takim wnioskiem o udostępnienie informacji o aktualnym miejscu zameldowania, stałego bądź tymczasowego, pozwanego, tak? Należy w tym celu podać jego numer PESEL, no ale tutaj raczej nie powinno to stanowić żadnego problemu, ponieważ jakikolwiek dokument z Urzędu Stanu Cywilnego, na przykład podczas zawierania małżeństwa, taki adres, taki numer PESEL powinien ujawniać osoby pozwanej, a tytułem uzasadnienia wpisać, że z uwagi na postępowanie sądowe przeciwko tej osobie konieczne jest ustalenie i podanie jej adresu, tak? I wówczas biuro adresowe powinno nam zwrócić informację, jeżeli oczywiście osoba posiada stałe bądź tymczasowe zameldowanie. Z podobnym wnioskiem można też zwrócić się do Wydziału Spraw Obywatelskich w każdym urzędzie miasta lub gminy, jeżeli mamy podejrzenie, że pozwany może przebywać lub być zameldowanym na terenie takiego miasta czy gminy. Jeżeli chodzi o te informacje, one znajdują się w rejestrze mieszkańców i też możemy takie zapytanie do Urzędu Gminy złożyć. Oczywiście uzasadnienie będzie takie samo jak w przypadku Centralnego Biura Adresowego, że do sprawy potrzebny jest adres pozwanego. Jeżeli natomiast pozwany kiedykolwiek był skazany prawomocnym wyrokiem i odbywał karę pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, można też wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji dotyczącej jego osoby, ponieważ jego aktualne miejsce pobytu może się znajdować na przykład w areszcie śledczym lub zakładzie karnym. Tak? To też jest możliwe, może akurat nie w przypadku pani Ady, ale też ewentualnie, jeżeli mamy takie podejrzenie, możemy do Krajowego Rejestru Karnego taki wniosek złożyć. Natomiast jeżeli pozwany kiedykolwiek prowadził działalność gospodarczą w formie spółki lub zasiadał w organach zarządczych spółki, być może uda się ustalić jego adres w Krajowym Rejestrze Sądowym, zamawiając akta takiej spółki do czytelni sądowej. Tam też taki adres powinien być ujawniony. Jeżeli wyżej wspomniane
sposoby zawodzą, tak? Czyli w żadne z tych możliwości wcześniej wskazanych nie zwróci nam adresu, można złożyć wniosek do sądu o ustanowienie kuratora dla takiej osoby nieznanej z miejsca pobytu. I wówczas sąd zbada, czy ustalenie miejsca pobytu pozwanego nie było możliwe. My oczywiście w takim wniosku, w takim pozwie nadmieniamy, tak? Dodajemy załączniki z informacjami zwrotnymi z tych instytucji wcześniej wspomnianych, gdzie nie udało się ustalić adresu. I sąd ma możliwość ustalenia, że nie było możliwe z przyczyn obiektywnych ustalenie adresu takiego pozwanego. I powinien wziąć pod uwagę to, że dołożyliśmy należytej staranności podczas tych prób ustalenia adresu, czy też pobytu strony przeciwnej, nie da się tego stwierdzić, wówczas sąd może takiego kuratora ustanowić i kurator będzie reprezentował w procesie stronę przeciwną. Wówczas takie ustalenie może nadać sądowi sprawie dalszy bieg, a zatem brak adresu nie będzie ostateczną przeszkodą, by sprawa o roszczenie alimentacyjne nie mogła się toczyć. Tak? I jeżeli pani chce tutaj złożyć wniosek o podwyższenie alimentów, ponieważ pani wie, że mąż pracuje za granicą, osiąga wyższe dochody, tak? A tutaj potrzeby dzieci, tak? Czy też pani, jeżeli na panią są te alimenty przyznane wcześniej, się zwiększyły, no to oczywiście taki wniosek może być zasadny. Więc podsumowując, no brak adresu nie blokuje nam całkowicie możliwości złożenia takiego pozwu o podwyższenie alimentów. Natomiast musimy wykonać szereg tych działań, podjąć, tak uprawdopodobnić, że próbowaliśmy taki adres znaleźć. Jeżeli to nam się nie udało, no to wniosek o ustanowienie kuratora będzie tutaj odpowiednim rozwiązaniem. Jeżeli by było jeszcze jakieś pytania odnośnie tej tematyki, tudzież alimentów, czy w ogóle spraw rodzinnych, to oczywiście zachęcamy do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia następnym razem.